Serdecznie na wykładzie sklep biegowy KOM Kraków. Ja troszeczkę współpracuję z zawodnikami zarówno amatorskimi, wcześniej wyczynowymi, teraz z tym środowiskiem wyczynowym coraz mniej na rzecz właśnie tych amatorów i pomocy właśnie Wam w przygotowaniach do różnych startów, do różnych zawodów. Dzisiaj wykład optymalne przygotowania do jesiennych startów na dystansie od 10 do kilometrów do maratonu. Kilka kwestii poruszymy tutaj. Pierwsze, intensywności treningowe. Jak dobierać intensywności? Co to są intensywności? Czy korzystać z monitorowania wysiłku poprzez tętno, poprzez tempo? Później przejdziemy do tak zwanej periodyzacji treningu związanej z tym, jak układać konkretne treningi w czasie do startu docelowego. I po co to się robi, dlaczego jakieś takie błędy i wady niektórych rzeczy, które stosujecie, które można uniknąć, też tutaj będę starał się Wam przekazywać. Pierwsza sprawa to monitorowanie wysiłku. Tętno, tempo czy samopoczucie. To są trzy sposoby monitorowania wysiłku, które zapewne stosujecie i nie da się inaczej stosować, jeśli chodzi o szukanie jakiejś intensywności. To są trzy podstawowe formy, żadna nie jest doskonała, od razu Wam powiem. Często spotykam zawodników, którzy się pytają, słuchaj, kupić pulsometr, czy GPS, czy może zwykły zegarek mi wystarczy w treningu i tak dalej. I pytałem, a która forma jest najlepsza, czy stosować tempo, tętno w treningu, żeby optymalnie i dobrze się przygotować. Nie ma takiej, nie ma idealnej formy właśnie, jeśli chodzi o monitorowanie wysiłku. Trzeba po prostu poznać swój organizm i stosować różne formy i potrafić dostosować to do treningu, który wykonujemy. Bo niektóre treningi można wykonywać w formie monitorowania tętna, niektóre treningi można wykonywać, a nawet trzeba wykonywać w formie monitorowania tempa, czyli prędkości biegu, a niektóre tak naprawdę trzeba monitorować poprzez samopoczucie. Pierwsza forma, jaką chciałem Wam powiedzieć, o której chciałem Wam powiedzieć, to jest tętno i jakie są zalety i wady stosowania formy pomiaru intensywności. Pierwsza sprawa, jeśli chodzi o zalety stosowania tętna w treningu, to kontrola Waszego organizmu. Jak ktoś miał, czy ma pulsometr, czy zaczynał biegać z pulsometrem, tak naprawdę zaczął poznawać swój organizm, to znaczy zaczął biec wolno, widział, że tętno jest niskie. Poznał swoje tętno spoczynkowe, poznał swoje tętno gdzieś tam prawie submaksymalne, bo nie sądzę, że jak ktoś zaczynał, to gdzieś tam był w stanie poznać tętno maksymalne, bo żeby poznać tętno maksymalne, trzeba się mocno zmęczyć, a początkujący niestety nie potrafią się mocno zmęczyć. Do tego trzeba dojść treningiem, trzeba dojść przez miesiące, czasami lata doświadczeń. Więc pierwsza sprawa to kontrola własnego organizmu. Tętno spoczynkowe, wszystkie aspekty związane z tym, że razem z wysiłkiem wzrasta lub maleje Wasze tętno. Druga sprawa to konkretne strefy treningowe. Ustalam sobie, że biegam spokojne rozbiegania do strefy, w strefie wolnej, czyli tam powiedzmy do 70-75% tętna maksymalnego. Jakieś tam umiarkowane treningi pomiędzy 75-80-85. Maksymalne 85, 90, 95, więc mamy jakieś tam uszeregowane i ten zegarek, pulsometr nam pozwala pilnować tego tętna, pilnować tego wysiłku, a nie biegać na tak zwaną pałę, to znaczy często jest tak, że ludzie jak nie mają tego pulsometru, czy zaczynają biegać, to dobra, ja lecę. Zaczynam biegać, widziałem jak tam ludzie biegają po bulwarach, widziałem jak ludzie biegają po błoniach, to ja też zaczynam. No i tak początkująca osoba zaczyna, wiecie, tam biec dość szybko jak dla niej i okazuje się, że po 2-3 minutach totalna dętka nie jest w stanie kontynuować wysiłku i mówi, nie, ja do tego sportu się nie nadaję, bo po 3-4 minutach, myślę, że tak niektórzy się uśmiechają, to znaczy, że też mieli pewnie takie doświadczenia, nie nadaje się do tego sportu. Więc to tętno pozwala trzymać się pewnych zakresów, pewnych rys i powiedzmy, wyliczamy sobie tam z tętna maksymalnego te 70%,
Zazwyczaj to tętno maksymalne wyliczane jest na początku doświadczeń biegowych z tego najprostszego wzoru, czyli 220 minus bieg. No i wtedy mamy około szacowanego tego tętna maksymalnego, powiedzmy osoba, która ma tam 30 lat, tętno maksymalne 190. No i te 70% wylicza sobie i do tego tętna robię spokojne rozbieganie. Więc to pozwala nam na monitorowanie i ustalenie tych stref wysiłku. Możliwość korzystania w każdych warunkach terenowych. Co to znaczy? Na pewno tętno przydaje się zawodnikom, którzy biegają w górach, w terenie crossowym, bo tam jest ciężko bazować na tempie. No i prosty przykład. Mamy jakieś tam tętno właśnie do 70%, biegniemy konkretną prędkością, ustalmy, że to jest przykładowo 5 minut na kilometr. Wbiegam na podbieg, już muszę zwolnić, ale tętno, jeśli ja będę zwalniać, to tętno, będę trzymał dane tętno i wtedy mogę utrzymywać ten poziom tętna, jaki sobie ustaliłem. Prędkościowo jest to niemożliwe, podobnie przy zbiegach. Jak jest zbieg, no to wiadomo, tętno gdzieś tam się obniża, a ja mogę pruć bardzo dużymi prędkościami. Więc to na pewno się przydaje, jeśli chodzi o taki trening w terenie urozmaiconym, czy w górach, szczególnie osoby, które tam szykują się do jakichś tam biegów właśnie górskich, czy tam ultra. To jest ważne, żeby nauczyć się pilnować właśnie tego tętna, a nie tempa, ale tylko w treningu w górach. No i jeszcze w jakichś tam innych przykładach, tu powiem za chwilę. To są właśnie akurat przykładowe strefy tętna, jeśli chodzi o zastosowanie właśnie tego aspektu w treningu przy użyciu pulsometru. No i mamy tutaj 5 stref, bardzo lekka, 50-60% tętna maksymalnego, to jest taka strefa regeneracyjna, lekki, między 60-70%, strefa tak zwanego fitnessu, czyli spalania tłuszczu, poprawiania ogólnej wytrzymałości i takiego rozwoju organizmu bardzo spokojnego. Prędkość umiarkowana między 70-80, czyli budowanie już bazy tlenowej i to już jest konkretny bodziec treningowy. Trening trudny, około 80-90%, poprawa prędkości, wydolności już na konkretnych prędkościach startowych i maksymalna, to już jest poprawienie V2 max, czyli maksymalnego poboru tlenu i taki, można powiedzieć, nerwowy rozwój naszego organizmu, czyli i mięśnie, i układ nerwowy jest poprawiany, bardzo ważny w rozwoju każdego zawodnika. To na pewno pomaga, jeśli chodzi o bazowanie na tętnie. Ale oczywiście, jak mówiłem, są też wady stosowania takiej formy monitorowania wysiłku. Między innymi zbyt szerokie i różne strefy. Jest bardzo dużo różnych koncepcji, że te strefy są innej formie niż tak naprawdę podaję, niż na przykład podałem na początku, więc już jest, wprowadza to troszeczkę zamęt i różnice w stosowaniu tych intensywności i dobierania konkretnego tętna do tego wysiłku. Kolejna sprawa, nie można stosować tętna do treningu interwałowego. I to już taka od razu przestroga dla większości osób, które gdzieś tam to tętno po prostu się trzymają kurczowo i próbują trenować właśnie szczególnie te szybsze treningi używając tętna. Co to jest w ogóle trening interwałowy? Trening interwałowy to jest trening na niepełnym wypoczynku, czyli stosowanie konkretnych odcinków czasowych na pewnej intensywności musi być podzielone przerwą, która nie doprowadzi nas do pełnego wypoczynku. To jest tak naprawdę kwintesencja treningu interwałowego. Prędkości, długość odcinków, długość przerw, intensywność przerw. To jest wielość rzeczy, które można stosować w ogóle, jeśli chcemy używać tych interwałów w naszym treningu. Naprawdę jest tysiące, można wymyślać tysiące różnych interwałów, bo można na przykład biegać 400-metrowe odcinki w tempie na przykład do wyścigu na 3 km, wyścigu na 5 km, wyścigu na dychę. Można robić przerwy 200 metrów, 300 metrów, 400 metrów. Można robić te przerwy w truchcie, można te przerwy robić w konkretnej intensywności, na przykład w jakimś tam spokojnym zakresie tętna, powiedzmy właśnie, jak tutaj używaliśmy 70-75%. Możemy tych odcinków robić 5, 10, 20,
wszystkie te różne sposoby, to jest trening interwałowy. Ważne, żeby zachować to, żeby ta przerwa nie doprowadzała do pełnego wypoczynku, bo on ma kształtować te cechy wytrzymałościowe konkretnie na konkretnych prędkościach. Bazowanie na tętnie w treningu interwałowym jest błędem, w sensie takim, że nasze tętno nie jest w stanie wskoczyć na pewien poziom przy krótkich odcinkach. No i powiedzmy, ktoś ma robić trening, nie wiem, 10 razy 400 metrów, na tętnie 90% tętna maksymalnego. No i jak będzie wyglądał ten trening? Ta osoba od razu ruszy bardzo mocno, bo będzie chciała, bo to jest krótki odcinek, będzie chciała dojść do tego tętna 90%. Dojdzie do niego pewnie po 150 metrach, ale wiecie, ruszy taką prędkością, że po pierwsze kwas mlekowy gdzieś tam wyskoczy bardzo wysoko w jego organizmie, bardzo mocno zaangażuje układ mięśniowy, zacznie bardzo szybko wentylować, czyli oddychać, będzie powstawał dług tlenowy i gdzieś tam pod koniec tego odcinka to tętno pewnie przeskoczy mu powyżej 90%, no i dobiegnie do tego odcinka 400-metrowego, będzie miał zrobić przerwę i zacząć kolejny odcinek. Niestety takie podejście, bazowanie na tym tętnie, powoduje, że ten organizm, myślę, że po 3-4 odcinkach on już będzie na maksymalnym zmęczeniu wykonywał ten trening, a nie o to chodzi. Więc w treningu interwałowym lepiej bazować na tempie. Problem podczas zawodów. Jaki jest problem podczas zawodów w czasie używając tętna? To znaczy, czasami stojąc na starcie, osoby bardziej doświadczone wiedzą, że stojąc na starcie, zamiast tętna gdzieś tam bardzo niskiego, mamy tętno już gdzieś tam pod... Wiecie, prawie że jakbyśmy biegli, a my stoimy na starcie, bo są takie emocje, taka adrenalina, że to tętno w ogóle dziwnie się zachowuje. Ale druga ważniejsza sprawa to jest tak naprawdę, jaki procent tętna mam trzymać w ogóle na zawodach. Też często zadajecie takie pytania, trenerze, biegnę jutro dychę, jakiego tętna mam się trzymać, nie? Jakiego średniego tętna mam się trzymać, żeby to powiedzieć, czy tam biegnę półmaraton i tak dalej, i tak dalej. Od czego zależy procent tętna w zawodach? Zależy tak naprawdę od czasu trwania wysiłku. Bo cała kwintesencja doboru tętna średniego na danym wyścigu zależy od czasu, jaki pokonujecie. Osoba, która będzie pokonywała dychę w 30 minut, to ona będzie mogła biec na 95%. Ale osoba, która będzie pokonywała dychę w godzinę, już będzie mogła tylko biec na 85%. Bo cały szkopuł w treningu i w tym, jak długo jesteśmy w stanie utrzymywać dany wysiłek, to jest właśnie dobór procentowy tętna do długości wysiłku. Wyczynowcy biegają powiedzmy tam poniżej 30 minut, półmaraton biegają tam w godzinę, tam 2-3, niektórzy nawet szybciej. I oni w takim poziomie zmęczenia mogą to realizować. A właśnie tak samo jest u Was, że jeśli ktoś biega godzinę dychę, no to musi biegać na niższym tętnie. Jeśli ktoś biega szybciej, to może biegać na wyższym, średnim tętnie. Kolejna wada to jest problem ze strefami osób początkujących. Dlaczego? Ponieważ osoby początkujące zazwyczaj mają problem z tętnem spoczynkowym. Osoby początkujące, stając z kanapy, idąc do przedpokoju, mają czasami tętno takie jak osoby, które już biegają i bardzo spokojne rozbiegania. Czyli powiedzmy, znałem osoby, które idąc po płaskim mieli już ponad 100-110 tętno to bazowe, więc u osób początkujących lepiej bazować w monitorowaniu treningu na tak zwanej rezerwie tętna. Co to jest rezerwa tętna? To rezerwa tętna to jest właśnie różnica pomiędzy tym tętnem spoczynkowym a tętnem maksymalnym i z tego wylicza się znowu 70, 75, 80, 85% i te strefy intensywności są wyższe. Można, dlatego te osoby początkujące zazwyczaj biegną na wyższym tętnie każdy trening, to znaczy mogą bardziej się męczyć teoretycznie, nie? Ale to nie będzie dla nich bardziej męczące i to też jest bolączka niektórych początkujących, że często jak tam kogoś się dopytają, jak stosować właśnie to tętno w treningu, to ktoś mówi, słuchaj, do 70% tętna maksymalnego musi biegać. No i on mówi, ty, ale ja mam 70, jak idę? A jak wolotruktarz? No mogę spokojnie przebiec godzinę, nie? No to właśnie to jest to, że te osoby początkujące zazwyczaj mają wysokie tętno to spoczynkowe, no i mogą biegać na wyższych tętnach. Bazowanie na tempie.
Tu jest taki wykres, jeśli chodzi o bazowanie na tempie. Trzeba pierwsze wiedzieć, co to znaczy bazować na tempie. Wszystkie rzeczy związane z treningiem biegowym są ze sobą powiązane i z fizjologią organizmu są ze sobą powiązane. Jak widzicie, zmęczenie, tętno, pobór tlenu zachowują się bardzo liniowo wobec siebie i im wyższy wysiłek, tym jest wyższy pobór tlenu, tym bardziej się męczymy, tym wyższe jest wasze tętno. Im bardziej się męczymy, tym stężenie kwasu mlekowego też jest wyższe. Można nałożyć na ten diagram właśnie prędkość biegu, ta czarna linia. Ta czarna linia to jest właśnie coś, co u każdego zawodnika zachowuje się podobnie, bo jest to fizjologiczne uwarunkowanie. Tak samo jak tętno, tak samo jak pobór tlenu, tak samo jak kwas mlekowy i też zachowuje się w pewnym momencie dość liniowo. Jak widzicie, do pewnego momentu jest bardzo mocny spadek tej linii, a później jest dość mocno liniowo zachowuje się. Dlatego można bazować w treningu na waszych życiówkach na różnych dystansach. Do tego przydają się kalkulatory treningowe i trzeba rozumieć tą zasadę, że tempo jest czymś realnym, a nie czymś takim wyimaginowanym. Jak ktoś jest w stanie biec 10 km po 4 minuty na kilometr, to półmaratonu już nie pobiegnie w 4 minuty na kilometr, tylko pobiegnie w 4.15. Jeśli ktoś biegnie półmaraton w 4.15, to maratonu już nie pobiegnie w 4.15 w danym momencie, tylko pobiegnie w 4.30. Więc jest pewien spadek prędkości względem dystansów, które biegniemy. Oczywiście nie mówimy tutaj o... bo niektórzy biegają w ten sposób, że piątkę, dychę, półmaraton, maraton biegną takim samym tempem, bo one sobie biegną tak dla fanu. Tylko mówimy tutaj o już takich wysiłkach, które, dobra, ciśniemy, chcemy jak najlepszy wynik wykręcić na każdym dystansie. I biegając w taki sposób, tworzy się pewien algorytm spadku prędkości. No i w te wszystkie kalkulatory, które może mieliście okazję gdzieś tam przeglądać, jeśli nie, za chwilę wam coś pokażę, bazują na tych algorytmach, czyli na spadku prędkości. Każdy z was ma identyczny algorytm spadku prędkości, czy to jest Mo Farah, czyli tam, wiecie, mistrz olimpijski na 10 km, czy jest to Wieniek, mistrz olimpijski w krakowskich biegów, to spadek prędkości mają podobny, to znaczy algorytm mają podobny. Tylko Wieniek bazuje na prędkościach, powiedzmy, od 5 minut wzwyż, czyli 5, 5,5, 6, 7, tam w tych krótkich dystansach może 4.30, a Mo Farah zaczyna od 2.30 do kończy na 3.20, bo nie, nawet mniej, bo maraton on chyba pobiegł po 3.02, znaczy po 3.04, więc powiedzmy od 2.35 do 3.02. Więc spadek prędkości zachowuje się u wszystkich tak samo, to znaczy to jest spadek Wieńka, a Mo Farah będzie miał taki sam, tylko że na wyższych prędkościach. To jest akurat kalkulator z mojej strony, runningperformance.pl, gdzie wpisuje się pewne rzeczy związane z waszym treningiem, z waszymi parametrami, jak wzrost, waga, wiek, tętno maksymalne, tętno spoczynkowe. Niekoniecznie wszystko trzeba wpisać, najważniejsze, żeby wpisać dystans i czas, jaki osiągnęliście na ostatnich zawodach. Wpisując te wyniki, można wyliczyć sobie właśnie, po pierwsze, ekwiwalenty czasowe na innych dystansach oraz prędkości treningowe, które można zastosować. Jeśli wpiszemy tętno spoczynkowe, to zarówno pokaże nam się właśnie ten poziom procentowy tej rezerwy tętna, jak i poziom procentowy tego tętna w odniesieniu do tętna maksymalnego. Jeszcze tam kilka różnych feature'ów na dole, czyli wpływ temperatury na organizm w trakcie biegu, wpływ wagi na wynik sportowy, więc fajne rzeczy można jeszcze się dowiedzieć. Ale najważniejsze to jest tak naprawdę właśnie te prędkości treningowe i ekwiwalent czasowy na różnych dystansach. Biegając dychę na zawodach, jesteśmy w stanie przewidzieć mniej więcej na jaki poziom możemy się starać biec w półmaratonie czy w maratonie. Często właśnie też osoby, które nie są jakoś tak bardziej zagłębione w tą teorię treningu i nie wiedzą o czymś takim jak właśnie ten algorytm spadku prędkości i te kalkulatory treningowe, pytają się, jak mam pobiec maraton.
No, ja zawsze się pytam, a ile pobiegłeś dychę czy połówkę tam powiedzmy w ostatnim czasie i z tego jestem w stanie powiedzieć, ale nie jestem w stanie powiedzieć, jak, no nie znam tego, bo to jest po prostu nierealne, żeby, to jak wiecie, wróżbita Maciej, jakbym musiał wróżyć tam z kart czy z kawy, musi być coś konkretnego, na czym można bazować. Oczywiście niekoniecznie to wszystko musi się sprawdzić i też często słyszę zarzuty osób, które mówią, nie, te kalkulatory są bez sensu, ja pobiegłem tam półmaraton w tam godzina 21, wychodziło mi, że miałem pobiec 3 godziny w maratonie, a pobiegłem tam 3,5 czy tam 3,10. No to nie znaczy, że ktoś pobiegł 3,10 w maratonie, to nie znaczy, że kalkulatory są do dupy, tylko się wyrażę, tylko że on najprawdopodobniej spieprzył coś w treningu. Tak naprawdę, jeśli chodzi o bieg maratoński, jest to naprawdę ciężka sprawa do przygotowywania się, szczególnie dla amatorów, bo często ktoś się pyta, czy w trzy razy w tygodniu biegając przygotuje się do maratonu. Mówię, no przygotujesz się, przebiegniesz ten maraton, ale żeby go pobiec naprawdę bardzo dobrze, to trzeba dużo czasu poświęcić, żeby go dobrze pobiec, bo maraton to jest 42 km i jak się popatrzy na zawodników, którzy gdzieś tam wyczynowo uprawiają ten sport, to oni do tego, żeby pobiec maraton, przechodzą drogę kilkunastu lat treningu, od zazwyczaj krótszych dystansów do coraz dłuższych, a później jeszcze przez kilka lat rozwijają te swoje możliwości właśnie w maratonie i dopiero osiągają jakiś tam szczyt formy. A amatorzy i osoby, które zaczynają, pierwszy cel to jest kurde, nie biegam jeszcze, ale chciałbym pobiec maraton. Bo to jest jak gdyby, ja rozumiem to, bo to jest fajna motywacja i to jest jakiś cel, do którego można dążyć, ale często sobie myślę, kurde, ale dlaczego wy się tak śpieszycie? To znaczy, ja muszę pobiec ten maraton w przyszłym roku. Bo tam, wiecie, wszyscy na fejsie pokazują, że przebiegnę maraton, to ja też muszę. To jest właśnie screen z tego wyliczenia, tego kalkulatora. Tu jest osoba, która biega około 40 minut na 10 km i są wyliczone ekwiwalenty czasowe na różnych dystansach i są wyliczone prędkości danego treningu. Dlaczego warto to tempo stosować w treningach interwałowych? Tutaj wrócę do tych interwałów. Ponieważ na treningach interwałowych, bazując na... W ogóle do czego my dążymy w treningu biegowym? No, są osoby, które dążą do tego, żeby lepiej się czuć. Ale są osoby, które dążą do tego, żeby robić lepsze wyniki, czyli biegać szybciej. A co to znaczy biegać szybciej? To znaczy, że muszę osiągnąć lepszy czas. Jeśli ktoś biega teraz dychę po 5 minut na kilometr, czyli w 50 minut i chce biegać powiedzmy tam w 48, no to musi tą dychę pokonywać szybciej, czy tam powiedzmy 4,55, czy tam jakieś tam grosze. Więc musi bazować w treningu na tym, żeby to tempo jakoś móc utrzymać. To, że ktoś będzie biegał na tętnie cały czas i to będzie biegał zazwyczaj za te treningi interwałowe za mocno, a te treningi spokojne za trochę za lekko lub dobrze, no to niestety nie doprowadzi go do wzrostu formy. A właśnie bazując na tempie jesteśmy w stanie to właśnie osiągnąć, że ustalamy konkretną prędkość, powiedzmy biegam 400-metrowe odcinki w tempie tam 4 minuty na kilometr, no i jestem w stanie konkretnie utrzymywać tą prędkość. 100 metrów biegam w takim odstępie czasowym, kolejne 100 metrów w takim i nie mam problemu z tym tętem, że ono mi skacze gdzieś tam do góry, do dołu, ono zawsze będzie, wiadomo, rosło, no bo i intensywność wyższa i prędkość wyższa, więc to tętno musi być wyższe, ale bazując właśnie na konkretnych, wiecie, jednostkach czasowych, pozwala nam to konkretnie trzymać się w danych ryzach tempa. Więc dlatego warto stosować to tempo w treningu. Tutaj chciałem Wam pokazać, co robić, jak coś nie pasuje nam do tego algorytmu. Znaczy, powiedzmy, tu wyliczyliśmy gościa, który biega 40 minut na dychę, więc wyliczył nam się z algorytmu pewne wyniki czasowe. Ale okazuje się, że powiedzmy, że to jestem ja,
powiedzmy, że biegam 3 km, miałem biegać z kalkulatora 10,54, a na 3 km biegam 12 minut. Więc kurde, coś jest nie tak. Oczywiście muszę sobie kalkulator dać do bani. Ale nie, dobra, no to sprawdzam dalej. Oddycha, wiadomo, gdzieś tam w okolicach tych 40 minut się zakręciłem, więc jest w miarę dobrze, więc gdzieś tam już z tym kalkulatorem jestem, już mi się podoba ten kalkulator, nie? No bo jednak jest całkiem okej. Okay. Kolejna sprawa to półmaraton. Też jestem w okolicach tych godziny 30. Też musicie, wiecie, te kalkulatory nie pokażą wam wszystkiego dokładnie co do sekundy, tam każdy człowiek teoretycznie jest ulepiony z tej samej gliny, ale są różne aspekty, które wpływają na wasz rozwój, na wasz organizm, więc jak tam jesteśmy w jakichś bliskich granicach tego wyniku, no to znaczy, że jest ok. Tu powiedzmy gość biega godzina 31, a kalkulator mu pokazuje godzina 29. I kolejny wynik, znowu nam się nie zgadza z kalkulatorem, czyli maraton, miałem pobiec tam w 3.12, a pobiegłem w 3.30. I co w takiej sytuacji mam robić? I co to mówi nam o naszym organizmie, o naszym treningu? No mówi nam właśnie dużo rzeczy, to znaczy po pierwsze biegam te wolne prędkości, te szybkie prędkości, czyli tutaj te dystanse 3 km pokazuje nam, że jesteśmy słabo wytrenowani w tych bardzo wysokich pułapach intensywności, czyli tam te prędkości submaksymalne, gdzie po pierwsze musimy być przygotowani bardzo dobrze mięśniowo, musimy być przygotowani bardzo dobrze wytrzymałościowo i przygotowani tak zwana wytrzymałość szybkościowa. Nie chcę mówić szybkość, bo jak ktoś komuś mówię szybkość, to on sobie mam robić sprinty. Mówię, nie masz robić sprintu, masz robić konkretne prędkości właśnie w okolicach 1500, twojego wysiłku maksymalnego na 1500, 3 km. W wysokich prędkościach w okolicach wyścigu na 3 km, no trzeba poprawić właśnie te aspekty i te prędkości wokół właśnie tych 10-54, czy to jest około 3-30 na kilometr. No i trzeba porobić różne treningi, żeby to wypracować. I tak samo w maratonie. No maraton to, tak jak już mówiłem, to jest bardzo ciężka sprawa i te spadki prędkości zazwyczaj są bardzo duże. Jeśli ktoś nie robi konkretnego, bardzo dobrego jakościowo treningu do maratonu, zazwyczaj odczuwa to, że ten spadek prędkości teoretycznie miał być mniejszy, a gdzieś tam końcowe fazy tego maratonu to jest tam, wiecie, błaganie o to, żeby ta meta już się pojawiła przed oczami i dotarcie do niej, bo to tak bardzo już boli i to zwolnienie tej prędkości jest bardzo duże. Więc trzeba robić dużo jakościowo treningu właśnie związanych z maratonem, czyli długich treningów. Jeśli ktoś przebiegnie tam raz 30 km, czy dwa razy 30 km przed maratonem, no to faktycznie to mu pomoże do tego, żeby przebiec ten maraton, ale to mu nie pomoże do tego, żeby pobiec go dobrze, no bo tych kilometrów naprawdę trzeba pobiegać dużo czasu, ale też nie można, wiecie, zrobić coś takiego, że ktoś, dobra, w przyszłym roku mam maraton, no ja dopiero zaczynam biegać, to teraz będę łupał co tydzień 30 km, żeby właśnie zrobić tą bazę. Nie, to się nabywa przez wiele lat treningu. Nie da się tego zrobić w ciągu 3-4 miesięcy. Jeśli ktoś wcześniej nic nie biegał, czy nic nie robił, czy nie był na jakimś tam poziomie biegowym. Faktycznie, jeśli osoba jest dość mocno wybiegana i tam staż treningowy jest już kilkunastoletni, no to można poprzez optymalnie dobrane treningi tą formę podbić i ten szczyt formy gdzieś tam osiągnąć przy tym maratonie. Ale jeśli ktoś zaczyna, to nie da się tego nadgonić w bardzo krótkim czasie. No po prostu wtedy ktoś taki przystępuje do maratonu już zazwyczaj przemęczony i już, wiecie, totalna kicha wychodzi z tego maratonu, to jest totalny ból i tam bardzo niskie prędkości i nie da się praktycznie tego czasami dobiec nawet.